Takim postulatom nie ma się co dziwić. W taki upał jak dziś jazda pełnym autobusem nie należy do najprzyjemniejszych. Jednak to nie lenistwo jest powodem zmiany rozkładu jazdy, który będzie obowiązywać od 1 września. Brakuje kierowców. Nasi kierowcy, ci, którzy odchodzą, najczęściej odchodzą z uwagi na przejścia na emeryturę, z uwagi na nową, lepszą pracę. Na liniach nocnych z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę autobusy będą jeździć co pół godziny, poza tymi dniami co godzinę. Ale zmiany dotyczą także kursów dziennych. Tramwaje będą kursowały częściej, co 10 minut. Będą podjeżdżać na przystanki, czyli wraca zasadniczy rozkład jazdy. Natomiast na głównych liniach autobusowych rozkład jazdy będzie zachowany co 15 minut. W praktyce oznacza to, że będą kursować 4, a nie jak do tej pory 5 autobusów w ciągu godziny. Zmian obawiają się przede wszystkim pasażerowie. Najbardziej mnie teraz boli bolączka, bo będę jeździła na Chrobrego. I dojazd bardzo długi jest i mam tam szkołę na Czecha i będzie naprawdę godzinę, co najmniej do półtorej godziny w jedną stronę muszę jechać. Wie pan co, rano na godzinę 6 jest dość dobrze. No jeżdżą dość często. Teraz wiadomo, że są wakacje, ale w ciągu roku szkolnego ja nie narzekam przynajmniej. Na razie wie pan, ja już w tej chwili nie jeżdżę do pracy, to może nie jest tak tragicznie. Gorzej ci, co będą na studia dojeżdżać i do pracy, to tym współczuję. Zdaniem ekspertów na jesień czeka nas ścisk. Nie tylko w komunikacji miejskiej, ale przede wszystkim na drogach. Bo nie wszyscy przesiądą się chociażby na rower. To wszystko spowoduje, że ci przynajmniej część poznaniaków, która myślała o rezygnacji z samochodu albo po prostu przesiadła się i ten samochód za dnia stał na parkingu, wróci do aut. MPK szuka rąk do pracy, bo ma przewidzianych tylko dla kierowców autobusów ponad 800 etatów. W tej chwili do pracy brakuje 150 osób. Dlatego też MPK Poznań korzysta z usług Agencji Pracy, z pracowników przez agencję wynajmowanych. Przez długi czas wystarczało to na realizację zamówionych przewozów, natomiast na ten moment ta sytuacja się zmieniła. Spółka prowadzi rekrutację dla kierowców. Początkowo nie trzeba mieć nawet prawa jazdy na autobus. MPK dopłaca za kursy i szkolenia przy umowie na 3 lata. Wymaga ukończenia 21 roku życia i niekaralności. Natomiast oferuje m.in. umowy o pracę czy wynagrodzenie na poziomie 4760 zł brutto. Urzędnicy zapewniają, że jeśli problem braku rąk do pracy zniknie, to dawna częstotliwość kursów wróci. Nie mogą jednak pozwolić, żeby pasażerowie czekali na autobusy widmo, a do takich sytuacji już dochodziło. Wydaje się, że w momencie, kiedy częstotliwość będzie minimalnie mniejsza, ale będzie większa szansa na to, żeby była pewność funkcjonowania komunikacji autobusowej, jest sytuacją bardziej taką komfortową dla funkcjonowania komunikacji, też dla pasażera. Rozwiązania zaproponowane przez urzędników w praktyce sprawdzą pasażerowie 1 września. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Mateusz Mękina, Puls Dnia.